No. Cześć, jestem Zuza. Jestem Asia i dziś obalimy kilka mitów na temat uczelni prywatnych. Nie nagramy dzisiaj nic. Pierwszy, który chyba pojawia się wszędzie i najczęściej, to taki, że na uczelni prywatnych nie trzeba się uczyć. Głupota. Na każdej uczelni nie trzeba się uczyć. Tak naprawdę. Wiadomo, jest jak na każdej innej uczelni. Uczysz się, to masz dobre oceny, nie uczysz się, to masz słabe oceny i uczelnia mówi do widzenia. Kolejny, który łączy się z tym pierwszym, to jest taki, że płacisz za dyplom. Jak ja bym chciała, to by było rewelacyjne ogólnie. Jestem na trzecim roku, obronię się za 2 miesiące. Chciałabym zapłacić komuś i dostać dyplom. Niestety tak to nie wygląda. Muszę przygotować pracę, muszę przygotować projekt, muszę się nauczyć na egzamin i obronić się. Także no niestety tak to nie wygląda. Sorry. Zapłacić to samo, że za taksówkę do domu. Kolejny mit to, że jest to szkoła dla lanserów. Wydaje mi się, że na każdej uczelni pojawia się taka grupa społeczna, jak lanserzy. I niezależnie od tego, czy to jest uczelnia prywatna, czy publiczna, zawsze znajdą się takie jednostki. Proste. Kolejny mit. Mój ulubiony. Czyli jest to uczelnia drugiego wyboru. Plan B. No. Źle zdałaś maturę, nie poszło ci, więc na pewno dlatego wybrałeś uczelnię prywatną. Wcale tak nie jest. Na uczelni prywatnej są ciekawsze kierunki, no. Po prostu. I ludzie dlatego na to się najczęściej decydują. Przerwa na wodę? Nie mamy. Nie mamy. No dobra, no to idziemy dalej. Kolejny mit jest taki, że jest niski poziom. W ogóle poziom reprezentują studenci. Okej, możesz się nie uczyć lecieć na trójach, to prezentujesz niski poziom. A jak lecisz na piątkach, sorry, niski poziom? Nie sądzę. Kolejny, to ty mówiłaś, że to jest twój ulubiony mit, że pracodawcy nie przyjmują absolwentów po uczelni prywatnej. To jest ogólnie ściema na maksa. Zazwyczaj uczelnie prywatne, tak jak nasza, współpracuje z wieloma firmami i pracę już można znaleźć na studiach. Kolejny mit jest taki, że przychodzą tutaj studenci bez ambicji, snobistyczni i leniwi. Nie wiem, o czym ludzie myślą, że co, że płacisz, to jakby już nic nie musisz, że tak. Wszystko gotowe, nie? Ale przede wszystkim bardzo dużo osób samych się utrzymuje, przez co studiując stacjonarnie muszą zarobić, więc mają po prostu potąd roboty i to na pewno nie pokazuje, że są leniwi. Kolejny mit jest taki, że nie trzeba chodzić na zajęcia. Ja studiuję media working i akurat u mnie przede wszystkim trzeba chodzić na zajęcia. Ponieważ mamy zajęcia z praktykami, to ta wiedza jest 100 razy lepsza niż nawet jakbym miała jakąś książkę, z której bym mogła się uczyć. No a studiujesz taki innowacyjny kierunek, że mega byłoby trudno w ogóle znaleźć jakąkolwiek literaturę. Dokładnie. U mnie to jest tak, że okej, dobra, są jakieś tam wykłady, na których czasami obecność nie jest obowiązkowa, ale przede wszystkim są zajęcia praktyczne i są to ćwiczenia, także nie przyjdziesz na ćwiczenia, no omijacie jakiś tam zasób wiedzy. Okej, możesz nie chodzić, no to po pół roku się pożegnasz i tyle, nie? No taka jest prawda. Nie wyrabiasz frekwencji, no nie podchodzisz do zaliczenia. Mam nadzieję, że obaliłyśmy ten mit o uczelniach prywatnych i teraz spojrzycie trochę inaczej na... Z innej perspektywy na uczelnię prywatną, że to nie jest wszystko to, co złe. Wiadomo, możemy patrzeć stereotypowo, ale na tym daleko nie zajedziemy, także chciałyśmy trochę wymazać ten stereotyp i napisać go na nowo. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu na dole, albo na Facebooku, Instagramie, na live czacie, na naszej stronie internetowej i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. No i mam nadzieję, do zobaczenia! Oh.